Jak to jest w ogóle możliwe, że wszyscy doskonale wiemy o tym, że pochodzimy z jednego źródła, że wszystko zaczęło się od wielkiego wybuchu i w sumie nie ma żadnej linii czasu, która prowadziłaby od wielkiego wybuchu do tej chwili, bo żyjemy w bezczasowym tu i teraz. I na dobrą sprawę wielki wybuch trwa nadal. I my wszyscy pochodzimy z tego wielkiego wybuchu. Wiecie, ja nie żartuję. To, że wy oglądacie to wideo, to, że wy istniejecie, że ja mówię te słowa, że my żyjemy, to jest wciąż istnienie wielkiego wybuchu. I my wszyscy tym jesteśmy. Nieważne jak to nazwiemy, że jesteśmy ludźmi, zwierzętami. Jesteśmy materialni, jesteśmy świadomością, jesteśmy jedną jaźnią, jednym Bogiem. I my wszyscy o tym wiemy. Ale w chwili, gdy przychodzimy na świat, mówi nam się, że jesteśmy indywiduami, że wszyscy jesteśmy wyizolowani. I żyjemy z takim poczuciem do chwili, w której, no właśnie, do momentu, w którym nie rozpoczniemy naszych prawdziwych poszukiwań siebie. Zazdrość. Czym jest zazdrość? Skąd bierze się zazdrość? I dlaczego poruszam temat wielkiego wybuchu, tak? W filmie o zazdrości. Dlaczego mówię te słowa? Pamiętam doskonale, gdy jeszcze uczyłem się w szkole. Miałem świetne oceny w swoim własnym życiu. Przez całe moje życie miałem praktycznie czerwony pasek. Kiedyś zrobię wideo i opowiem wam o moim procesie edukacji, pochwalę wam się swoimi świadectwami i opowiem co nieco na temat systemu edukacji. Ale doskonale pamiętam, że gdy byłem uczniem, to chcąc mieć najlepsze oceny, tak? W ogóle chcąc uczyć się i rozwijać i w ogóle być fajnym i super na wypasie, to była trochę taka gra. Trochę taka polityczna gra, gra o uwagę, gra o ambicje, gra o zdobywanie, gra o bycie lepszym. I zawsze byliśmy porównywani, my jako dzieciaki. Rodzice nas porównywali, my siebie porównywaliśmy. Łatwo było kogoś zrazić, obrazić, łatwo było obrazić siebie. I ja pamiętam, że w porównywaniu zawsze był ten aspekt odrębności, izolacji. Walki o akceptację, walki o to, kto jest lepszy, porównywanie obrazów samych siebie, agresji. I z biegiem czasu, gdy ja dorastałem, przyszedłem przez swój okres dojrzewania, zacząłem nagrywać filmy na YouTube, zacząłem swoje dorosłe życie, zaobserwowałem, że ta polityczna gra wciąż jest wśród ludzi. I to nie jest tylko tak, że to się działo, gdy ja byłem młodym dzieciakiem, który się uczył, który był podatny na manipulacje, na ocenę, na akceptację, na uwagę. Zaobserwowałem, że dorośli ludzie też to mają, wciąż to mają, że to się nic nie zmienia, że nieważne ile ludzie mają lat, te mechanizmy, które istniało wcześniej, ja obserwowałem je wcześniej, one nie znikły z biegiem lat. I zacząłem bardzo głęboko zastanawiać się, skąd się bierze zazdrość, dlaczego ona w ogóle istnieje. I w pewnym momencie zdałem sobie sprawę z tego, że fundamentem zazdrości jest naprawdę sens izolacji, sens separacji od rzeczywistości, to poczucie, że jesteś czymś oddzielny od rzeczywistości, na którą patrzysz, że jesteś czymś oddzielnym od percepcji, że jesteś czymś oddzielny od tej chwili, że jesteś czymś oddzielny ode mnie, od tych słów, które teraz słyszysz. Stąd bierze się porównanie, stąd bierze się ocena, stąd bierze się wartościowanie, lepszy, gorszy, taki, siaki, owaki. I wiecie, najlepsze jest to, że w tym wszystkim moje słowa niewiele mogą tutaj naprawić, bo ja tworzę trochę taką nostalgiczną filozofię w tej chwili. Już nawet odbiegam od kontemplacji, tak? Bo zawsze zwykłem tutaj
poruszać jakiś temat, zagadnienie i dochodzić do głębi, a widzę, że zaczynam trochę marudzić. Ale to jest piękne w sumie. W sumie nawet się cieszę, że to robię. Myślę, że to jest ważne. Myślę, że to jest do czegoś potrzebne, abyśmy zrozumieli sedno zazdrości i zrozumieli, że jest ona toksyczna i wynika z sensu izolacji. Bo wystarczy sama świadomość tego, że nasze społeczeństwo jest chore, że indoktrynuje się nas stekiem bzdur, które na dobrą sprawę nie mają fundamentów rzeczywistości, bo są ze sobą sprzeczne, nie? No sorry, gdybyśmy żyli w idealnym społeczeństwie, to nie byłyby rzeczy sprzeczne ze sobą, a są sprzeczne. I myślę, że to jest to, dlaczego ludzi w tej chwili tak bardzo pociąga i porusza duchowość w tym wszystkim, bo gdy posiedzisz sobie na tyłku i sobie pomedytujesz i uzyskasz wewnętrzny spokój, twój umysł przestaje szaleć i przestajesz być sprzeczny i przestajesz być sceptyczny i przestajesz oceniać i osądzać i już nie musisz szukać pewności siebie i nie musisz tworzyć sobie lęków i paranoi, frustracji, w końcu poczujesz to. Co takiego poczujesz? Poczujesz, że tym jesteś, że pomiędzy chwilą wielkiego wybuchu, a tym, co się dzieje tu i teraz, nie minął ani jeden moment, nie minęła sekunda, a wszystko się po prostu wydarzyło. Życie się już skończyło, na dobrą sprawę nigdy nawet się nie wydarzyło, tego nigdy nie było, że życie jest snem, jedną wielką halucynacją, która dzieje się tylko i wyłącznie przez ułamek sekundy. I możemy sobie to wszystko uświadomić. Moim zdaniem nie ma lepszej pigułki na zazdrość poza tymi słowami, które w tej chwili mówię. I choć chwilę wcześniej mówiłem, że to jest tylko marudzenie, to myślę, że tak. W pewien sposób to marudzenie ma głęboką wartość. Mimo wszystko. To jest troszeczkę tak, jakbyśmy zatrzymali się naprawdę. Naprawdę się zatrzymali. Zatrzymali się na moment, na tą sekundę i przyznali samym i sobą, do samych siebie, że tutaj na dobrą sprawę nic innego nie ma. Że jesteśmy istotami samoświadomymi i nie ma do kogo się porównywać. Że możemy porównywać się tylko do samych siebie, na dobrą sprawę. Każdy jeden obraz, który wykreujemy w naszych głowach, jest obrazem w naszej głowie. Że na dobrą sprawę nie istnieje jeden ostateczny, obiektywny miernik rzeczywistości, że wszystko jest naprawdę mocno subiektywne. I choć wszyscy jesteśmy jednym i mamy ten sens indywidualności, to nie musimy identyfikować się z poczuciem separacji, z poczuciem izolacji, z poczuciem strachu i niepewności o własny byt czy o własną egzystencję. I ja wiem o tym, że tak wcale nie musi być. Jestem święcie przekonany, że tak wcale nie musi być. Czym jest zazdrość? Zazdrość jest wtedy, gdy widzisz coś na zewnątrz ciebie, drugiego człowieka, coś jaki on jest, masz jego kształt, coś co on posiada i uważasz, że tobie tego brakuje. I uważasz również, że musisz być taki jak on, żeby w końcu ci to przestało brakować. Zazdrość wynika z iluzji braku. Wydaje się tobie, że tobie czegoś brakuje do tego, żeby być kompletnym. To jest tak banalnie proste. Inaczej po co byśmy komukolwiek czegokolwiek zazdrościli? Przeciwieństwem zazdrości jest inspiracja. Kiedy zdajesz sobie sprawę z tego, że inni ludzie mogą być w cudzysłowie lepsi od ciebie, ale to nie znaczy, że tobie czegokolwiek brakuje. I wtedy możesz po prostu zainspirować się od kogoś, zobaczyć w nim lepszą wersję siebie, po to, aby zmotywować samego siebie do dalszej pracy nad sobą. Ale wtedy nie musisz tego robić z przymusu, nie musisz tego robić z poczucia agresji albo z poczucia braku. Robisz to, bo ci to sprawia przyjemność. Bo życie jest zabawą, jest grą, jest czymś pięknym, jest czymś cudownym.
jest czymś, co na dobrą sprawę nie dzieje się za karę. I możemy tutaj robić z tym życiem to, na co mamy ochotę. Wiecie, w życiu można żyć na dwa różne sposoby. Jeden polega na tym, aby widzieć w życiu piękno i widzieć to, czego się chce. A drugi sposób polega na tym, aby widzieć w życiu przeszkody i bariery oraz to, co należy omijać. Ja jednak wolę żyć w ten pierwszy sposób. I wiecie co? Jest mi z tym całkowicie okej. Jest mi z tym super okej. Czym jest zazdrość? Zazdrość jest tym samym, co projekcja, wiecie? Zazdrość i projekcja są bardzo ściśle ze sobą połączone, bo gdy komuś zazdrościsz, to widzisz w nim zaprzeczenie twojego pełnego potencjału, bo wypierasz się tego, że ty mógłbyś zrobić coś lepiej. I wtedy dużo łatwiej jest powiedzieć, ale on jest taki siaki uwaki, o Boże. Zamiast przyznać się do tego, że to jest tylko i wyłącznie twoja projekcja, twoja własna halucynacja. Halucynujesz to, jaki ty mógłbyś być. Tym jest zazdrość. Na dobrą sprawę. Jak podłączysz się głęboko do samego siebie, do źródła swojego własnego bytu, zobaczysz, że w głębi siebie jesteś całością, jesteś już pełen. I że wszystko jest na swoim miejscu. I że wszystko jest na swoim miejscu. I wiecie co? Z tego poziomu... Naprawdę... Wszelkie marudzenia zamienia się w naprawdę piękną, czystą i poetycką filozofię. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczyska następnym razem. Miłego. Elo. Buźka.